Jest biznes do zrobienia. Siedziałem sobie i myślałem i wymyśliłem. Za każdym razem jak mówimy o weganizmie czy wegetarianizmie, jakie to jest zdrowe i w ogóle, ktoś mówi o tym, że przecież porównujemy weganizm albo wegetarianizm do osób, które nie mają żadnej diety, a nie do osób, które jedzą zdrowe, dobre mięso z wolnego wybiegu. Więc pomyślałem sobie, dobra, okej, olejmy ten pieprzony weganizm, wegetarianizm, ograniczanie mięsa. Skupmy się na wolnym wybiegu. Trochę danych statystycznych, bo to jest wykonalne. Dane statystyczne. Spożycie mięsa na rok według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce to 65 kg na osobę. Jakieś 5 kg na miesiąc. Mamy 38 milionów ludzi. Wychodzi nam z tego, że potrzebujemy 2,5 miliona ton mięsa rocznie, by zaspokoić tą średnią. To nie jest problem. Niestety, jeśli chodzi o krowy, przeciętna krowa, załóżmy, że daje około 200 kg czystego mięsa, bez skór, kości, tłuszczu itd., itd. Potrzebowalibyśmy mniej więcej 5 milionów krów. Potrzebowalibyśmy 12,5 miliona krów. Może się nie udać, ale kurczaki. Kurczaki może nie jest takie dobre mięso jak krowie, ale z kurczakami powinno wyjść. Policzyłem sobie. Na 1 hektar można zmieścić 2000 kurczaków w ciągu roku. Zakładając, że kurczak żyje tam 40 parę dni. Z jednego kurczaka mam 400 gramów piersi z kurczaka, no bo przecież nie jemy nóg ani czego innego, bo piersi to najzdrowsze mięso. Więc jeżeli mamy 2000 kurczaków na hektar, potrzebujemy 3 milionów 127 tysięcy hektarów, by umieścić te kurczaki. Mamy 98 milionów hektarów pastwisk. Potrzebujemy 0,98 miliona hektarów pastwisk. Potrzebujemy 3 miliony pastwisk, czyli tylko trzykrotnie więcej. To nie jest problem. Po pierwsze, globalne ocieplenie likwiduje nam zimę, bo te 2000 kurczaków to jest przy założeniu, że nie ma śniegu i one przez cały rok sobie mogą popierdalać na wolnym wybiegu. Zwiększamy ilość pastwisk trzykrotnie, to nie, też nie jest problem, zaoramy Radom i Warszawę i będzie. Przestajemy hodować krowy, bo te pastwiska trzeba zwolnić, to też nie jest, to też jest w porządku, bo przecież nabiał szkodzi i tak dalej, i tak dalej. Likwidujemy eksport, bo to, co wyprodukujemy, to musimy zjeść. No to też nie jest złe, bo przecież to, co polskie, jest dobre, więc powinniśmy jeść swoje. Po co będziemy eksportować, żeby musieć importować? To jest, nie myślmy o tym. Likwidujemy spożycie jajek do zera, bo te kurczaki, które będziemy hodować, to będą kurczaki na mięso, nie nioski, troszeczkę inne. Coś jeszcze? Nie! I to wszystko. I mamy pokryte zapotrzebowanie całej Polski na mięso z wolnego wybiegu. Zdrowe, ekologiczne, do utrzymania przez wieki właściwie. Nie ma problemu. Właściwie to 10% Polski można pokryć kurczakami, nie jest problem, nie? Fajne zwierzęta. Ja wiem, moglibyśmy przestać może jeść mięso. Może ograniczyć albo przestać. Przejść na wegetarianizm, o weganizm, bo te rośliny troszeczkę więcej dają. Ale to jest bez sensu, zbyt radykalne. I to jest
no, indoktrynacja i wciskanie na siłę ludziom, którzy chcą po prostu sobie spokojnie jeść mięso, jakieś chore pomysły na temat weganizmu. Tak jak mówiłem, globalne ocieplenie zlikwiduje nam zimę, 10% Polski pokryjemy kurczakami, oramy Radom i Warszawę. Możliwe, że w Zakopanem także trzeba będzie te kurczaki położyć tam, gdzie są teraz owce, ale to nie ma problemu, przecież owiec nie będziemy jeść. Tyle. Mam nadzieję, że ktoś napisze do Ministerstwa Rolnictwa i że w końcu skończymy debatę na temat tego, że nie ma wystarczająco dużo powierzchni, żeby hodować zdrowe mięso i tak dalej, bo z wyliczeń wychodzi, że jest. Jakby ktoś się chciał zapytać o wołowinę, bo przecież można i wołowinę zamiast kurczaków, potrzebowalibyśmy tylko 8 razy więcej pastwisk niż mamy. To też jest wykonalne. Lasy nam nie są potrzebne. Chyba. Zawsze się toczy bój o lasy państwowe, więc... Wytnijmy. W Amazonii robią, to przecież tutaj też można. Tyle. To jest mój pomysł. Możecie go sobie wziąć za darmo i zrobić z nim co chcecie. Możecie mnie także zacytować następnym razem, gdy będzie jakaś debata na temat tego, czy powinniśmy jeść zdrowe mięso, czy może przerzucić się na wegetarianizm albo weganizm. Chyba wszelkie wątpliwości rozwiane. Nie ma problemu, nie ma za co. Hej! Do 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 do